Lada dzień przełomowa decyzja o szczepieniach w Polsce. Trzecia dawka szczepionki dla wszystkich? Waldemar Kraska o szczegółach. Rozważamy wprowadzenie trzeciej, przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób powyżej 18 roku życia, zapowiedział w nowym dniu z Polsat News wiceszef resortu zdrowia, Waldemar Kraska. Decyzja taka będzie w niedługim czasie, dodał. Piątek Kraska w Polsat News przyznał, że zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków, resort rozważa wprowadzenie tak zwanej dawki przypominającej dla osób powyżej 18 roku życia. Decyzja będzie w niedługim czasie, zapowiedział. Poinformował, że już 350 tysięcy osób przyjęło trzecią dawkę szczepionki. Są to osoby powyżej 50 roku życia i pracownicy ochrony zdrowia. Szczepienia dla małych dzieci? Wiceminister wyraził również przypuszczenie, że na przełomie października i listopada Europejska Agencja Leków wyda rekomendację pozwalającą na szczepienia dzieci powyżej piątego roku życia. Według Kraski wtedy też ruszą szczepienia dla dzieci w tym wieku. Praska podał w piątek, że w Polsce stwierdzono 2771 nowych przypadków koronawirusa, a 49 osób z COVID-19 zmarło.